27 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowie Mazowieckiej zorganizowano debatę społeczną na temat funkcjonowania ostrowskiego szpitala. W spotkaniu wzięli udział radni powiatu, pracownicy szpitala, przedstawiciele pobliskich samorządów i mieszkańcy zainteresowani sytuacją placówki. Na pytanie odpowiadali dyrektor Elżbieta Malec, zastępca dyrektora Marek Ciężki oraz starosta ostrowski Zbigniew Kamiński. Debata miała na celu diagnozę potrzeb i oczekiwań w zakresie poprawy funkcjonowania służby zdrowia w powiecie ostrowskim. Starosta podkreślił, że szpital zawsze był oczkiem w głowie powiatu, który w ostatnich latach przeznaczył znaczne środki na zakup sprzętu medycznego i modernizację placówki. Następnie dyrektor Elżbieta Malec przybliżyła gościom historię szpitala, strukturę organizacyjną, stan zatrudnienia, wyposażenie obiektu oraz sytuację finansową placówki. Z przedstawionego zestawienia przychodów i kosztów z trzech ubiegłych lat wynika, że sytuacja finansowa szpitala uległa znacznej poprawie. Wynik finansowy co prawda jest nadal na minusie, ale dużo mniejszym niż to było w roku 2014 czy 2013. Wynosi 136 tysięcy złotych przy amortyzacji w wysokości 2 milionów złotych. Da się zauważyć, że dynamika przyrostu przychodów była dużo większa niż dynamika przyrostu kosztów. Ta niższa dynamika w zakresie kosztów to jest efekt podjętych działań w latach poprzednich, w roku poprzednim, jak też i na bieżąco, bo w tej chwili wszystkie koszty po prostu są szczegółowo analizowane, wszystkie wydatki zatwierdzane i analizowane co do ich zasadności. Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w ubiegłych latach wymieniono rozbudowę struktury teleinformatycznej szpitala. Informatyzacja objęła całą placówkę i umożliwia łatwiejszy kontakt między oddziałami. Dla przykładu zdjęcia rentgenowskie bądź skany tomografii komputerowej opisywane są w przeciągu kilku godzin, a te najpilniejsze nawet do godziny. Dodatkowo w aptece szpitalnej wdrażany jest nowoczesny i unikalny w skali kraju program Unit DOS. Przesyłane z oddziałów zlecenia na leki odbierane będą w aptece, gdzie specjalna aparatura przygotuje zapakowane w saszetkach dawki dla każdego indywidualnego pacjenta. Wśród planowanych inwestycji dyrektor wymieniła budowę lądowiska oraz remont i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego, na który placówka stara się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Wymieniony musi zostać kocioł do centralnego ogrzewania oraz trzeba dostosować pomieszczenia oddziału bloku operacyjnego do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia. Konieczny będzie również zakup nowej aparatury medycznej za około 4 miliony złotych. Problemem, z jakim borykają się wszystkie placówki zdrowia w Polsce, jest niska wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rosną koszty wykonywania badań, aparatury medycznej i leków, jednak kontrakt od lat pozostaje na tym samym poziomie. Efektem są nadwykonania, czyli ponadlimitowe świadczenia, za które NFZ nie chce płacić. Jak mówiła dyrektor, niemożliwe jest przecież zaplanowanie, ile osób w trybie pilnym trafi do lekarza w danym okresie, a nie mogą też odmówić przyjęcia pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. No niestety nie ma takiej możliwości, żeby wszystkim właśnie zapewnić to miejsce i stąd tworzą się kolejki. No czasami jest tak, że tu jest przewyższa czynnik ludzki, że pomimo kolejek, a widzimy, że jest taka potrzeba koniecznie, że należałoby przyjąć, no to przyjmujemy z tą kwotę nadwykonania, które po prostu fundusz tam nie zwraca. Chciałam dlatego tu powiedzieć, żeby świadomość po prostu społeczeństwa była taka, że nie dlatego nie zapisuj, są te kolejki jakby tworzone, nie dlatego, że my, to jest nasz kaprys jakby, albo nie chcemy, to po prostu nie jest za to płacone, a my jednak ponosimy koszt, no i w związku z tym dochodzi wtedy do straty zakładu, a jednak odpowiadamy za zakład i to nas ktoś kiedyś rozliczy, jak my ten zakład prowadzimy. Jedno z pierwszych pytań, które padło z sali, dotyczyło prywatyzacji poszczególnych oddziałów bądź całości placówki. Dyrekcja szpitala kategorycznie zaprzeczyła, by miało to się stać. Ja nigdy takiego słowa nie używam. Prywatyzacja, a tym bardziej szpitala, prywatyzacja czy oddziałów, tak jak spotkałam się również z takimi pytaniami.
Prywatyzacja nie była planowana, nie jest i dopóki będę dyrektorem, nie będzie tej prywatyzacji. Także nie jest to nawet w planach. Dyrektor przyznała, że pojawił się pomysł oddania w outsourcing rentgena, gdyż placówki nie było stać na tak kosztowną aparaturę. Jednak samorząd powiatu zobowiązał się do pomocy w zakupie. Gdyby nie było środków i żadnych możliwości ich pozyskania, wtedy trzeba byłoby wozić pacjentów do innych szpitali, co jest dużym utrudnieniem zarówno dla samych chorych, jak i lekarzy. Wtedy outsourcing byłby jedynym rozwiązaniem. Dyrektor podkreśliła też, że umowa na outsourcing podpisuje się tylko na kilka lat. De facto dyrektor szpitala nie może sam przekształcić szpitala, musi to wyrazić Rada Powiatu. Rada Powiatu, to dzisiaj Państwu mogę zagwarantować, że do końca kadencji nie ma takich zamiarów. To nie ma woli ani w Zarwacie, w Załodze, ani też Radni Powiatu o tym nie mówią, nie myślą nawet. Kierownictwo szpitala rozwiało też plotki dotyczące problemów na oddziale kardiologicznym. Od 29 lutego oddziałem zarządza lekarz Ewa Uścińska, specjalista medycyny rodzinnej i kardiolog z dużym doświadczeniem. Ukończyła także podyplomowe studia z zarządzania. Poprzednio zatrudniona była w klinice w Białymstoku, w szpitalu wojskowym, pełniła także dyżury w innych placówkach. Jestem bardzo zadowolona z nowej pracy. Widzę dobre punkty tego działu kardiologicznego. Dobrym punktem są dwa echokardiografy, na których sprawnie się pracuje. Wykwalifikowany zespół, w którym wszyscy są specjalistami. Wraz ze mną do pracy przyszła jeszcze, już tutaj nadmieniano, pani doktor Lewczuk, która jest akredytowanym echokardiografistą, przyjeżdża głównie na dyżury i też wspomaga nas trochę w echokardiografii. Konstytucja zabezpiecza każdemu obywatelowi Polski darmowe lecznictwo. Czy według pana starosty, pani dyrektor, słusznym jest traktowanie usług medycznych jako biznesu? A to oczywiście, co pan powiedział o tym biznesie w lecznictwie, to też jestem przeciwny. Podstawowa opieka zdrowotna powinna być w rękach na dobrą sprawę państwa. Dzisiaj pani dyrektor ma problem, my mamy jako samorządowcy problem. Ludzie przychodzą, bo jednak faktem jest, no co to znaczy nawet rehabilitacja. Człowiek nogę łamie i dopiero ma wyznaczoną rehabilitację za pół roku. No jaka to rehabilitacja, przepraszam bardzo. Ale dzisiaj to, co pani dyrektor powiedziała, jeżeli by nie pilnowała tych usług, kolejności wykonywania, bo nadwykonania nie chcą nam płacić, bo my jesteśmy w stanie tych nadwykonań zrobić, bo nawet taki, bo mówię, że na dole mamy 3 godzinek na dobrą sprawę, może pracować na dobrą sprawę 24 godziny na dobę, to że nikt za to nam nie zapłaci. No i oczywiście ja nie chcę tego traktować jako biznes, ale jakby pani dyrektor miała wolną rękę, dalibyśmy wolną rękę, to za chwilę będzie nadwykonanie za 8-9 milionów. I mi to stratę będziemy musieli po prostu pokryć z budżetu powiatu. A powiatu nie stać, bo powiat nie jest bogatym powiatem. Ten 1 000 000 złotych, który daje dalszy w tym roku, to uwierzcie mi państwo, że to dla nas to są ogromne pieniądze, bardzo duże pieniądze. Ale wiem, że taka potrzeba jest i też popieram pana zdanie, ale to proszę mi wierzyć, to nie od nas zależy. Ustawodawca musi to zmienić. Jest. Wiadomo, wiemy, NFZ jest, oni karty rozdają. Że to już od społeczeństwa zależy, myślę, jak dalej się rozwinie służba zdrowia, bo ja sama widzę, że to jest traktowane jako biznes, a ponieważ swoją pracę traktuję bardzo poważnie i chorych ludzi, którzy albo ci, którzy jeszcze nie zachorowali, a chcieliby, żeby byli objęci profilaktyką, należy im pomóc, tak? Bo przecież nie ma nic cenniejszego jak życie i zdrowie człowieka. W związku z tym mam nadzieję, że może sytuacja zmieni się w kraju, może właśnie nie będzie tak, że będziemy uzależnieni od kontraktów. To od nas tak naprawdę zależy. My powinniśmy walczyć o to, żeby zmienił się ten system właśnie w Polsce, żeby zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, od którego jesteśmy uzależnieni. Tak... Mieszkańcy pytali też o możliwą redukcję zatrudnienia w szpitalu. Dyrekcja poinformowała, że będzie zmniejszana ilość etatów, ale nie poprzez zwalnianie obecnego personelu. To nie tak, że my redukujemy, to zwalniamy.
Tylko jeżeli odchodzi ktoś na emeryturę bądź rozwiązuje się umowa, to wtedy właśnie nie zatrudniamy jakby nowej osoby, tylko staramy się znaleźć, zabezpieczyć właśnie to stanowisko w ramach własnych, żeby nie było znów zrozumiane, że jest nowa dyrektor od stycznia i zwalnia personel. Tak? Nie ma takiej obawy, personel się nie obawia, bo nie ma zwolnień, po prostu w jakiś sposób taki, który bezpieczny po prostu zmniejszamy zatrudnienie. Pani dyrektor, proszę Pani o przekazanie podziękowania dla Pani pielęgniarki w szpitalu. Tak niedawno miałam okazję przekonać się, jak wygląda praca tych Pani. Ile serca mogą przekazać chorym ludziom, cierpliwości, takiego zrozumienia. Jestem godna podziwu i naprawdę serdeczne podziękowania Pani Dyrektor. Proszę złożyć. Dziękuję Pani Radnej. Na zakończenie debaty starosta zapewnił, że szpital idzie ku lepszemu. Pozycja dzisiaj naszego szpitala, miejsca Państwu nie powiem, ale coraz lepiej się w tym szpitalu dzieje. To zresztą widać. Atmosfera wśród załogi, jak przychodzę do szpitala. Naprawdę, ja jestem zbudowany tymi relacjami, co w tej chwili w szpitalu ma miejsce. Z tego miejsca też Państwu za to dziękuję. Miejsc nie liczę, bo ja mówię, wyniki świadczą o sobie, bo jednak 137 tysięcy tylko straty, amortyzacji mamy 2,5 miliona, to jednak do tej tak zwanej, że musielibyśmy środki finansowe przeznaczać na pokrycie strat, nie musimy tego robić. I chwała temu, żeby tak dalej było. Kawał dobrej roboty dla tego szpitala zrobił. I prosimy o pomoc, żeby ten szpital dalej się rozwijał. Pracujmy na rzecz tego szpitala, pomagajmy temu szpitalowi. Ale szpitale powiatowe są tak, jakie są. No, nie ma tych środków finansowych, ale nasz szpital idzie w dobrym kierunku i Rada Powiatu też jest zdeklarowana, żeby temu szpitalowi pomagać. Ta współpraca jest, począwszy od związków zawodowych, pracowników w tym zakładzie i z dyrekcją. I tak bym chciał, żeby do końca kadencji było. Dziękuję bardzo.